środę w hali sportowej przy ulicy Stoińskiego w Końskich drużyna KSSPR w ramach przygotowań do sezonu 2020-2021 rozegrała sparing z KPR Legionowo. Koneccy szczypiorniści pokonali rywali wynikiem 31-28. Należy nadmienić, że KSSPR Końskie w roli gospodarza rozgrywało swój pierwszy mecz po długiej przerwie epidemicznej. W hali sportowej pojawili się także kibice, jednak ze względu na żółtą strefę w powiecie koneckim możliwe było zapełnienie jedynie 25% widowni. Jakiś czas temu podopieczni Michała Przybylskiego walczyli na turnieju w Ostrowcu Świętokrzyskim, skąd wrócili z bilansem 2 wygranych i 1 przegranej. Na koneccan czeka jeszcze kilka spotkań przed nowym sezonem. W sobotę 5 września wezmą udział w turnieju w Zwoleniu, a ostatni sparing koneckiej drużyny przed rundą jesienną zostanie rozegrany w Końskich 7 lub 8 września przeciwko drużynie KS Uniwersytet Radom. Podczas pierwszej kolejki rundy jesiennej sezonu 2020-2021 w pierwszej lidze mężczyzn grupie D, KSSPR Końskie zmierzy się 19 lub 20 września z Orlen Upstream SRS Przemyśl.